Czy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania bagatelizują groźby Putina? Wczoraj w Waszyngtonie odbył się szczyt, w którym udział wziął prezydent Biden i premier Wielkiej Brytanii, Keir Schrammer. O czym decydowano? O wyrażeniu zgody na użycie natowskich, będących w brytyjskim posiadaniu rakiet, do rażenia celów w Rosji. Dlaczego brytyjskich i na tak ważnym spotkaniu nie było Niemiec? Dlatego, że kanclerz Scholz po raz kolejny kategorycznie odmówił uzbrojenia żołnierzy walczących z Rosjanami w niemieckie systemy powietrze, ziemia, Taurus. Czy obawiał się dnia, w którym zapadnie decyzja o używaniu ich przeciwko celom na terytorium Rosji? Dlaczego na spotkaniu nie było też przedstawicieli Polski? No i jakie jest stanowisko naszej dyplomacji w tej sprawie? I w ogóle dlaczego mieliby tam być niby Polacy? No bo to my jesteśmy na pierwszej natowskiej linii. To przez Polskę przemieszczają się transporty z amunicją i sprzętem wojskowym z całej Europy. W końcu to nasze lotnisko w Jasiące obsługuje to całe przedsięwzięcie, a także według zazwyczaj dobrze poinformowanego portalu Politico, użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu na natowskich licencjach może sprowokować Rosję do przeprowadzenia ataku na istniejące obiekty wojskowe w Rzeszowie. Na no, atak się składa, że Rzeszów chyba jest w Polsce. Było o tym w telewizji? Nie sądzę. Moskwa straszy, lub jak wolą inni, ostrzega, że zgoda na użycie brytyjskich systemów Storm Shadow do uderzenia w terytorium Rosji będzie wiązało się z adekwatną odpowiedzią ze strony Kremla. Czy są to tylko groźby do realizacji, których Putin nie zdoła się posunąć? No a może Brytyjczycy z Amerykanami popełniają właśnie kardynalny błąd taktyczny? A może jedni i drudzy grają w swoją grę no i są gotowi yy, poświęcić nas, w tej rozgrywce. Któż to może wiedzieć? Pewne jest to, że sprawy idą za daleko i, jak mniemam, dzieje się to bez naszego udziału. Skąd to wiem? No o tym w dzisiejszym programie, który jest kontynuacją naszego wczorajszego spotkania. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko, czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś, krótko, w żołnierskich słowach o zapatrywaniu się Stanów Zjednoczonych na konflikt z Rosją i sytuację w kraju, który z nami graniczy od wschodu, a jego nazwy. Nie wolno od pewnego czasu na YouTube wymawiać. Witajcie i czujcie się jak u siebie, bo chyba jesteśmy jeszcze u siebie. Wczorajszy program, jak widać, przypadł Wam do gustu. Osiągnęliśmy kolejny wzrost wyświetleń, tym razem o 11%, no i wczorajszy odcinek dotyczący pozycji niemieckiej wobec tego, co dzieje się w ten kraju. Do soboty, godziny 16, obejrzało ponad 33 tysiące widzów, no a to oznacza, że robimy to dobrze. Z naszym przekazem możemy docierać do widzów tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu i proszę, żebyście o tym pamiętali, za co jak zwykle, zresztą kłaniam się, pas bez Was czuwaja po prostu by nie był. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to co wspólnie tutaj robimy ma sens i warto jest kontynuowania, no to klasycznie zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis BuyCoffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Wyklarowały nam się w Sojuszu Północnoatlantyckim przynajmniej trzy stronnictwa, a obserwacja ich poczynań nie należy do najłatwiejszych, bo wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Pierwszym jest Turcja. Kraj dowodzony przez prezydenta Erdogana prowadzi politykę na mistrzowskim poziomie i jest bardzo dobry w negocjacjach. No, Turcy ze swoją kupiecką krwią, która nad wyraz sprawnie tłoczy w ich polityczny organizm tlen do najważniejszego organu w ciele, o którym my zapominamy, czyli mózgu, nie robią niczego za darmo. Przykład? Bardzo proszę. Szwecja chciała wejść do NATO, prawda? No chciała. Ale by nie weszła, gdyby w poprzek stanęła Ankara. Co zrobił Erdogan? Zaproponował interes. My nie robimy przeszkód i problemów Szwedom, ale Amerykanie muszą nam sprzedać kilka nowych myśliwców i części, które posłużą do modernizacji tych falkonów, które już mamy. No co to znaczy kilka? Zapytano. No kilka, odpowiedział Erdogan, Raptem 40 nowych maszyn, a te 79, którymi dysponujemy, no chcemy podnieść na wyższy poziom. No i tak, gdy tylko prezydent Erdogan podpisał ustawę ratyfikującą przyjęcie Szwecji do NATO, Departament Stanu USA złożył dokumenty w kongresie, wnioskując o wydanie zgody na dostawę wielkiego pakietu modernizacji sił powietrznych Turcji, bo tak to się nazywało, a wartość tych malutkich zakupów to niebagatelka 23 miliardy dolarów. Co obejmuje kontrakt poza nowymi 40 myśliwcami i doposażeniem 79 starych? No tutaj pełna lista. Tak się robi zakup. Tak się robi interes. Na tym polega polityka. Chce się płakać. Więc Turcja, która jest na drugim miejscu pod względem siły w NATO, zaraz po Stanach Zjednoczonych, z jednej strony działa wraz z Zachodem w ramach systemu obronności i porozumienia atlantyckiego, z drugiej składa wniosek o przynależność do bloku BRICS, do którego należą m.in. Rosja, Chiny, Indie, RPA i Brazylia. Tutaj zresztą mapka wszystkich krajów, które tworzą tę wspólnotę na przekór Unii Europejskiej. Kolejną grupę tworzą Stany Zjednoczone, którym jak się okazuje coraz bardziej otwarcie wturuje Wielka Brytania. Dzisiejszy program jest właśnie poświęcony stanowisku Waszyngtonu wobec wojny, więc za chwilę porozmawiamy sobie o tym szerzej. Natomiast Natomiast wydaje się, że optyka wuja sama z zaoceanu jest dziś taka, że Rosja musi zostać zatrzymana niekoniecznie na wschodzie. Kolejną grupę tworzą obecnie, bo to wszystko może się zmienić, Niemcy. Te same Niemcy, które przez 16 lat nie wypełniały sojuszniczych zobowiązań podlegających yy, każdemu przecież, a polegały one na przeznaczeniu każdego roku 2% krajowego PKB na rozbudowę własnej armii. Rząd kanclerza Scholza. Zaczął z jakiegoś powodu sprawę traktować jednak bardzo poważnie, ponieważ ten rok jest właśnie rokiem przełomu. Jak informowałem wczoraj, powtórzę jeszcze dzisiaj. Rząd w Berlinie przesłał do siedziby NATO w Brukseli informację o tym, że w tym roku Niemcy przeznaczą na obronność równowartość 73,41 miliardów dolarów, i ustaliła to niemiecka agencja prasowa DPA. Jest to rekordowa suma. Tak duże nakłady natomiast oznaczają, że Niemcy wywiążą się z sojuszniczych zobowiązań i będzie to lekko ponad 2% PKB. Dlaczego w moim rozumieniu Niemcy tworzą odrębną grupę obecnie w NATO? Chodzi o podejście do konfliktu w kraju najechanym przez Rosję. Kanclerz Scholz przynajmniej od dwóch miesięcy suflował potrzebę nawiązywania pokoju pomiędzy Moskwą a Kijowem, no a ostatnie tygodnie zaliczamy do tych, w których mówi już o tym wprost. Bardzo proszę. Czas na więcej dyplomacji. Oraz myślę, że teraz nadszedł moment, w którym trzeba również omówić, jak możemy szybciej przejść z tej sytuacji wojennej do pokoju, niż to obecnie się wydaje. To znaczy, że będą rozmowy pokojowe, jeszcze jedna konferencja pokojowa to jest ważne. Czy ważne jest, abyśmy w tym postępowali naprzód? Na pewno odbędzie się kolejna konferencja pokojowa i prezydent. Prezydent niemiecki oraz ja jesteśmy zgodni, że musi być to konferencja z udziałem Rosji. Polska, jak widać w tej rozgrywce, potrzebna jest bardzo, ale decyzyjność jest po stronie starszych i mądrzejszych. Dlaczego Polska jest ważna? Bo ma płaskie terytorium no i skutecznie rozbudowuje swoją armię. Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej liczą obecnie 216 tysięcy osób zaliczanych do personelu wojskowego. To plasuje Polskę na trzecim miejscu pod względem liczebności armii NATO, no i wyprzedzają nas w tej dziedzinie jedynie Turcja i Stany Zjednoczone, bo Turcja dysponuje blisko półmilionową armią, natomiast w Stanach Zjednoczonych liczba ta przekracza 1 300 tysięcy osób z personelu wojskowego, bo tak to się określa. Podsumowując, mamy w NATO potężną, zarówno militarnie, jak i gospodarczo, Turcję, która handluje, jak należy handlować i robi, co chce. Tu sobie działa w NATO a gospodarczo i idzie sobie w kierunku Rosji, Chin. Ankara też handluje z Moskwą, chociaż naciskana przez Waszyngton musiała w tym roku oficjalnie trochę odpuścić. Według statystyk tureckiej agencji statystycznej TurkStat, opublikowanych 31 lipca tego roku, eksport towarów z Turcji do Rosji w pierwszym półroczu 2024 spadł do 28,3% w ujęciu rocznym, czyli do 4,16 miliarda dolarów. Tendencja jest wyraźnie spadkowa. W czerwcu roku 2024 Turcja wysłała do Rosji towary o wartości 670 milionów dolarów, miesiąc wcześniej 784 milionów dolarów, czyli o prawie 30% mniej niż w czerwcu ubiegłego roku i była to kwota 956 milionów dolarów. Mamy więc też Niemcy, które najchętniej widziałyby rozmowy pokojowe choćby jutro, zakończone czymkolwiek. Aby tylko wznowić relacje gospodarcze z Putinem i to jak najszybciej, pewnie na to też liczy bardzo mocno były kanclerz Rzeszy Gerhard Schroeder, który przecież zajmował intratne stanowiska w Nord Stream 1 i 2. Dlaczego Niemcy do tego dążą? Bo są wyczerpane gospodarczo i na wojnie straciły już ponad 200 miliardów euro z powodu przerwania dostaw taniego gazu rurą, która sunęła po pod niebałtyku, a która, jak wiemy, uległa zepsuciu, bo nieszczęśliwie wybuchła. No i mamy Amerykanów, jak się potwierdza, razem z Brytyjczykami, którzy są zainteresowani zatrzymaniem militarnym Moskwy na każdym etapie. No i teraz dane, dane i jeszcze raz dane. Amerykanie przez długi czas nie chcieli pozwolić prezydentowi Załęskiemu na wykorzystywanie y, broni należącej do systemów natowskich na terytorium Rosji, obawiając się, że Moskwa mogłaby eskalować konflikt, atakując w odwecie jakiś na przykład ważny cel w kraju należącym do Sojuszu. No, i tym kluczowym miejscem miałby być w zasadzie jedyny punkt dostaw broni na wschód, czyli lotnisko w Rzeszowie. Dziś słyszymy, że po piątkowym spotkaniu w Waszyngtonie prezydent USA Joe Biden i premier Wielkiej Brytanii Keir Stramer zignorowali groźby prezydenta Rosji Władimira Putina w piątek, gdy spotkali się, aby omówić prośby Ukrainy o użycie dostarczonych przez Wielką Brytanię rakiet przeciwko celom na terytorium. Rosji. I tutaj robimy małą pauzę. O co chodzi? Nie chodzi tylko o rakiety. Taki system to nie jest cep albo ciągnik. Żeby móc manewrować rakietami, które lecą na 250 km, potrzebny jest do tego żołnierz należący do obsługi, bo rakietę Storm Shadow, czy też e, taką jak Taurus niemiecką, która leci na 500 km, podpina się do e, samolotów, ale jej trajektoria lotu jest już liczona z ziemi, z, ze specjalnej obsługi. No i tu jest obawa, czy Ukraińcy nadzorują te systemy sami, czy robią to na miejscu Brytyjczycy, jak sugerował, a nawet wprost mówił niedawno, o czym wczoraj Was również informowałem, kanclerz Niemiec Scholz. Ale wróćmy do tego spotkania w Waszyngtonie. Oto Joe Biden zapytany, co sądzi o słowach Putina, że taki atak y, doprowadzi na kraje NATO y, klęskę. Doprowadzi do wojny z Rosją? Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział reporterom: Nie myślę wiele o Władimirze Putinie. O, faktycznie bardzo zabawne. Natomiast jeżeli się graniczy z krajem, w którym jest wojna prowadzona przez Putina, to już trochę się myśli. W odpowiedzi na krzykliwe pytanie: Jak szybko jest gotowy pozwolić Ukrainie wystrzelić rakiety głębiej w kierunku Rosji? Biden dodał: Omówimy to teraz, podczas tego spotkania. No, ale później się okazało, po 40-minutowym spotkaniu w owalnym gabinecie, że jednak nie teraz. Może Biden powiedział za dużo. Na tym kierunku działają również byli brytyjscy politycy. Oto były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, w momencie, w którym trwało spotkanie w Białym Domu, wywierał presję w ten sam piątek, spotykając się z Załęskim w Kijowie. I wzywając Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, aby pozwoliły temu krajowi, już chciałem powiedzieć zakazaną nazwę, używać rakiet dalekiego zasięgu obu krajów, czyli Storm Shadow, Scalp i y, jeszcze jest ATACMC, przeciwko celom na terytorium Rosji. I Johnson dodał: każdy mijający dzień oznacza więcej bezsensownych i tragicznych strat ukraińskich. No, oczywiście Brytyjczycy bardzo lubią y, posługiwać się cudzymi żołnierzami. W wojnach, które bezpośrednio ich nie dotyczą, a oni później odcinają sobie kupony. To jest mowa oczywiście o przelewaniu krwi, natomiast nikt na poważnie tego nie bierze. Były konserwatywny sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Grant Shapps, powiedział, że spotkanie Bidena i Stramera musi przynieść jeden rezultat. Ukraina musi być w stanie uderzyć za pomocą Storm Shadows wewnątrz Rosji, jeśli Rosja będzie nadal przeprowadzać ataki na ten kraj z tych miejsc. Użycie pocisków Storm Shadow opiera się częściowo na technologii amerykańskiej. No, dlatego urzędnicy uważają, że zgoda Bidena jest kluczowa do tego procesu. I teraz pytanie, skąd zmiana nastawienia? Od deeskalacji, o której nieustannie mówiono, po wydanie tak kluczowej zgody lub nawet zastanawianie się na poważnie nad tą zgodą. Polityka informuje, że Waszyngton i Londyn zaczęły zmieniać swoje stanowisko w związku z dużą dostawą irańskich rakiet do Rosji. Brytyjskie władze uważają nawet, że te rakiety znacząco wzmocnią siłę ognia rosyjskiej armii, zwłaszcza gdy siły rosyjskie posuwają się na wschód Ukrainy, zbliżając do wspomnianego wczoraj przeze mnie Pokrowska, prawda? znanego jako zachodnia brama Donbasu. Tutaj pojawiają się też Francuzi, którzy zaczynają poważnie podważać optymizm wywołany ofensywą kurską, no czyli wjechaniem żołnierzy kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, na terytoria rosyjskie. Francuska telewizja France 24 powiedziała, że wojska rosyjskie zbliżają się coraz bardziej do wschodniego miasta Pokrowsk, czyli ważnego węzła logistycznego dla nielicznych i słabo uzbrojonych sił Kijowa. A to skłoniło niektórych analityków we Francji do zakwestionowania zasadności błyskawicznej ofensywy ukraińskiej na terytorium Rosji, której celem było odwrócenie uwagi Moskwy od ofensywy na Donbas. Tak wygląda sporządzona Przeze mnie mapa tego regionu, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Czerwona, cienka, przerywana linia to jest obecnie linia frontu. Żółta strzałka to jest kierunek frontu. W kółku widzimy miasto, które jest bramą na Donbas, a w kwadracie Krematorsk oraz Słowiańsk. Miasta, które po zniknięciu żołnierzy w Pokrowsku mogą zostać natychmiast osaczone i zajęte. Chodzi więc o to, że Rosja miała celowo. Odpuścić wejście na fragment swojego terytorium i, odwracając uwagę, nacierać strategicznie na dla niej najważniejsze miejsca, czyli na bramę Donbasu. Yy, nie jestem ekspertem od wojskowości. Po prostu logicznie staram się analizować fakty i przedstawiam wam to, co przedstawiają zachodnie media, bo na polskie nie bardzo mamy co liczyć. I teraz końcówka. Co uważają w tej sprawie Amerykanie? Otóż w kwietniu roku 2024, dokładnie 10 kwietnia, kiedy my oczywiście ganialiśmy się przed pomnikiem smoleńskim, przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych swój raport złożył generał Christopher G. Cavoli, czyli szef dowództwa sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO na starym kontynencie. Nie zrobiłem więc nic wielkiego, ale wszedłem sobie na stronę tegoż departamentu, tak ona wygląda. Przesłuchałem dwóch godzin pytań i zapoznałem się z transkrypcją przesłuchania, i chcę się teraz z wami pewnymi elementami podzielić. Oto co mówił Mike Rogers, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów bardzo ważna persona. Zmagamy się z trudnymi czasami, mówiąc delikatnie, na europejskim teatrze działań. Brutalna, niesprowokowana wojna Rosji niszczy kraj, którego nazwy nie wolno wymieniać od ponad dwóch lat. Ich siły demolują miasta i niszczą niewinne życia na skalę, jakiej nie widzieliśmy od czasów II wojny światowej. Zróbmy sobie teraz pauzę. Pamiętajcie o tym, że jest to przedstawiona perspektywa amerykańska. Ważnego amerykańskiego polityka, który jest szefem bardzo ważnej komisji. Więc wszystko, co tu jest mówione, traktujcie jako wizję świata zza Atlantyku. To jest bardzo ważne, żeby sobie przestawić ten mechanizm w głowie. Wróćmy do Rogersa. Ponadto Rosja zwraca się do Chińskiej Republiki Ludowej, Iranu i Korei Północnej, aby podtrzymać swoją kampanię w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać. Kraje te tworzą wzajemne powiązania strategiczne oraz partnerstwa w próbie zakwestionowania istniejącego porządku. Robimy pauzę. Chodzi oczywiście o porządek amerykański. No, zakładamy, że Chiny, Indie, Brazylia, w ogóle cały BRICS, Rosja. Ten porządek właśnie od kilku lat solidnie podważają, a już szczególnie robią to Chiny. Więc amerykański oficjal, mówiący o zakwestionowaniu istniejącego porządku, mówi o kwestionowaniu tego, co oni narzucili światu. Nie oceniam, czy dobre, czy złe, żebyśmy mieli świadomość, o co chodzi, co się kryje za hasłem istniejący porządek. No i czy faktycznie jest to porządek? To jest głęboko niekorzystne dla interesów narodowych Stanów Zjednoczonych. A Rosja nie wykazuje żadnych oznak zatrzymania się. Rosja nie zamierza też zatrzymać się w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać. Rosja stanowi chroniczne zagrożenie, mówi polityk. W ciągu ostatnich 26 miesięcy tej wojny USA i nasi partnerzy dostarczyli ogromne ilości kluczowej amunicji i sprzętu naszym kolegom. Upewniliśmy się, że wiedzą, jak używać swojego nowego sprzętu i jak go konserwować. Niemniej jednak Rosja kontynuuje swoją brutalną kampanię. W międzyczasie Ukraina pozostaje niemal całkowicie zależna od zewnętrznego wsparcia, aby utrzymać się w tej walce. Powagi tej chwili nie można przeceniać. Jeśli nie będziemy kontynuować wsparcia dla tego kraju, może ten kraj przegrać. Teraz wypowiedź, moi mili, generała Christophera G. Cavoli, czyli szefa dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i naczelnego dowódcy Sił Sojuszniczych NATO na Starym Kontynencie. W ciągu ostatniego roku nastąpiły głębokie zmiany w NATO. Mamy nowe plany wojenne. Po raz pierwszy od 35 lat mamy nowy model sił i nowy model gotowości. Oznacza to, że mamy ponad 700% więcej dostępnych europejskich żołnierzy dla naczelnego dowódcy sojuszu niż jeszcze przed kilkoma laty. Mamy usprawnioną i skoncentrowaną strukturę dowództwa. Mamy nowe uprawnienia, które dają mi możliwość reagowania kryzysowego w odpowiednim czasie. A europejskie rządy wspierają te zmiany organizacyjne konkretnym wzrostem inwestycji. I tutaj stop. O jakie zmiany chodzi? O jakie chodzi uprawnienia? Między innymi takie, które nadała żołnierzom amerykańskim Polska. Było o tym głośno? Niekoniecznie. Media milczą. Amerykanie dostali więcej uprawnień do funkcjonowania na terytorium jako wojsko, na terytorium Rzeczypospolitej. O tym można zrobić inny program. To też nie jest kwestia i przedmiot oceny, natomiast mówię, jakie są fakty, tak abyście sami wyciągnęli sobie wnioski. Wróćmy do stanogramu z przesłuchania. Stany Zjednoczone wkraczają w erę bezprecedensowego zagrożenia. I znowu stop. Nagle rozmywa się ta historia z kraju, którego nazwy nie można wymawiać, na Stany Zjednoczone. Już, już nie ma mowy o walce bohaterskiego kraju. Jest mowa o Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, Stany Zjednoczone wkraczają w erę bezprecedensowego zagrożenia czyli że USA jest zagrożone. Każdy z nich wyraża poważne obawy dotyczące tego, jak Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna współpracują, aby zmniejszyć globalny wpływ Ameryki, zaszkodzić naszym sojuszom i podważyć nasze bezpieczeństwo narodowe. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać gdzie Iran i Korea Północna zbroją Rosję z zabójczym skutkiem. W zamian otrzymują zaawansowane technologie i inne nielegalne wsparcie od Putina. I choć Chiny jeszcze nie dostarczały broni, Rosji zapewniają Putinowi kluczową pomoc ekonomiczną i bezpieczeństwa, w tym materiały i komponenty o podwójnym zastosowaniu do produkcji broni. Kim i Ajatollah, przypominam, mowa o Ajatollahu, yy, bo to była rzecz z kwietnia, to przesłuchanie miało miejsce w kwietniu tego roku. I wracamy. Więc Kim i Ajatolach chętnie wspierają brutalną inwazję Putina, na kraj którego nazwy nie wolno wymieniać, ponieważ wiedzą, że zwycięstwo Rosji poważnie podważy wiarygodność amerykańskiego odstraszania i narazi naszych partnerów na niebezpieczeństwo. To zielone światło, na które ci Despoci czekali od dekad. Zwycięstwo Rosji ośmieli Kima, Ziego i Ayatollaha do konfrontacji z Koreą Południową, Tajwanem, Izraelem, a ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi w nowy, istotny sposób. Obawiam się, mówi generał, że Putin wykorzysta zwycięstwo w kraju, którego nazwy nie wolno nam wymieniać, jako trampolinę do inwazji na Europę Wschodnią. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy przywrócić amerykańskie odstraszanie. Od początku wojny polityka prezydenta Bidena wobec Ukrainy była naznaczona wahaniem to już Mówią politycy podczas tego spotkania. Każdy główny system broni, który Stany Zjednoczone dostarczyły, od Stringerów po Abramsy, pojawiły się dopiero po poważnej presji kongresowej i zazwyczaj docierała ona z opóźnieniem i w niewystarczających ilościach. Wahania prezydenta nie tylko przedłużały wojnę i zwiększały koszty w dolarach i życiu ludzkim, tymczasem sankcje Stanów Zjednoczonych nie zdołały znacząco osłabić machiny wojennej Putina. Odnośnie sankcji, mówiliśmy o nich szeroko wczoraj. Bo okazuje się, że trwają właśnie negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Rosją, prowadzone pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat zniesienia części sankcji nałożonych na Moskwę w celu odtworzenia inicjatywy czarnomorskiej, dzięki której kraj, o którym dziś mówimy, a który prowadzi wojnę z Rosją, może eksportować zboże Morzem Czarnym. Zachód, jak widać, niekoniecznie jest stabilny w swoich postanowieniach, bo z jednej strony jest mowa o tym, że szykuje się poważna konfrontacja, krytykuje się kraje, które Znoszą sankcje lub tych sankcji nie nałożyły. Krytykuje się kraje, które gospodarczo wspierają Rosję w jej poczynaniach. Tymczasem z jednej strony mamy Turcję, która przecież należy do NATO, a dalej handluje z Rosją, a z drugiej strony mamy Organizację Narodów Zjednoczonych, która w imieniu Unii Europejskiej prowadzi negocjacje z Ławrowem, jak odzyskać Morze Czarne dla przepływu towarów z Ukrainy, a z drugiej strony, jak ograniczyć sankcje. Na rosyjskie firmy, czy też na spółki, nawet państwowe. Tymczasem Mike Rogers, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, kontynuował: Prezydent powinien wykorzystać miliardy zamrożone w rosyjskich aktywach, aby wesprzeć ten kraj i powinien uzbroić ten kraj. Aby to się stało, kongres musi uchwalić dodatkowe środki na bezpieczeństwo narodowe. Jeżeli Stany Zjednoczone nie będą w stanie wysłać dodatkowej broni do tego kraju, Putin wygra. I teraz, moi drodzy, bardzo ważne, posłuchajcie. Przypominam moim kolegom, że niemal wszystkie pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie kraju, który prowadzi wojnę z Rosją, nie opuszczają naszego kraju. Trafiają bezpośrednio do amerykańskich firm i pracowników, aby produkować więcej broni w szybszym tempie. Wiedzieliście o tym? Niemal wszystkie pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie Ukrainy, nie opuszczają tego kraju, trafiają bezpośrednio do amerykańskich firm i pracowników, aby produkować więcej broni w szybszym tempie, powiedział publicznie szef amerykańskiej komisji wywiadu. I słusznie, bo na wojnie się zarabia. Z jednej strony dają pieniądze na wsparcie, ale idzie ono przez amerykańskie firmy zbrojeniowe, czyli pompują gospodarkę amerykańską. To nie jest tak, że ktoś im wysyła pieniądze. Oczywiście poza Polską. Polacy wysyłają pieniądze, tamci wysyłają do Ameryki i kupują broń. Błyskotliwe, prawda? Ale idźmy dalej, i teraz najważniejsza rzecz. To finansowanie ożywia naszą bazę przemysłu obronnego po dekadach atrofii co jest dokładnie tym, co musimy zrobić, aby przygotować się na potencjalny konflikt z Chinami. Ale nie możemy tego zrobić sami. Prezydent musi zmusić naszych europejskich sojuszników do większego zaangażowania. Dobrze jest słyszeć to otwarcie, moi drodzy, że jesteśmy małym trybem i że Amerykanie szykują się już de facto na starcie nie z Rosją, a z Chinami. O tym jednak w nadwiśnańskich mediach nie usłyszycie. A z naszym przekazem możemy docierać do widzów tylko dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w imieniu swoim własnym. I zespołu w pas. Bez Was czuwaj, ja aby nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to co wspólnie tutaj robimy ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do komentarza yy, podczepionego pod tym filmem oraz do jego opisu opisu filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Baikofi, bo bardzo lubimy kawę, lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Wczorajszy fragment świetnego utworu napisanego przez Kabaret z lat 70. Czyli Salon Niezależnych przypadł Wam do gustu. Pomyślałem, że puentując dzisiejszy program przedstawię całość tego wiersza. W pełni oddaje on, tak uważam, to o czym dziś też mówiliśmy. Co może nie wybrzmiało bezpośrednio, ale jednak ta audycja była również o tym. O tym, że media zajmują nam głowy bzdurami. Zobaczcie, ja nie oglądam telewizji, większość z Was również, ale w internecie można sprawdzić. Zobaczcie, czy dzisiaj, bo wczoraj już sprawdziłem, że tak było, że tak nie było. Zobaczcie, czy dzisiaj główne wydania różnych tam wiadomości, serwisów informacyjnych podadzą te dane, które Wam dzisiaj przekazałem, a przecież bardzo istotne dla naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa. Wczoraj nie podano, a czy dzisiaj to zrobią? Szczerze wątpię. Zajmują się najczęściej bzdurami. I o tym właśnie jest ten utwór. Z którym chciałbym was yy, zostawić. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb do świni. Wykrył pies bimbrownie na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łojdi riri dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. W telewizji czterej znawcy od nawozów i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za trzy lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie, Gwatemala nie dostrzega, że elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać można końcówkę od banderoli. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci. Zastrzelonych pod najrobi pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopan. Jak porosną, wyjdzie na jaw kto szczuł i co był ogran. Pusia, siusia, cepel jada w ogródeczku panna, mania, chmurka się przejęzyczyła, no jaja nie do wytrzymania. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasiera za kradzież czterech tysięcy, cztery lata, pięć miesięcy. Patrzy prawy obywatel dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina? Z telewizji jego matka z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a ty cały z obwieszczenia. I to nam robią media. Czuwaj.